Cześć, witam serdecznie w ostatnim odcinku z tej serii Skeletron Chronicles of Ericona. Metroidvania w mrocznym stylu, Souls-like'iem, wszystkie te cechy tutaj, takie mniejsze bądź większym stopniu, są. Na samym początku ostatniego odcinka kolejny boss. Wygnaniec Astenia. Bossowie, no oczywiście gram na tym łatwym poziomie, więc jak ktoś lubi wyzwania, to wystarczy, że sobie zmieni na wyższy poziom i będzie trudniej. Ale na tym etapie gry, gdzie jestem już pod sam koniec, nie stanowią problemów i właściwie za pierwszym razem można ich pokonać, ale jak widzicie, każdy z tych bossów ma tam jakieś te swoje unikatowe ataki i to jest fajne w tej grze, że ci bossowie się jednak mimo wszystko różnią. Można też się zagłębić trochę w fabułę, posłuchać tutaj tych różnych fabularnych wstawek i poznać też bardziej naszego głównego bohatera. Jak widzicie, na tym etapie, na końcu już gry, już wszystkie zdolności, które można było zdobyć, już mam. Pływanie pod wodą, dasz taki w powietrzu ze skrzydłami, ale też jeżeli jest dany prąd, taki prąd powietrza do góry, można pofrunąć. O, i tu jeszcze ten hak. Można pofrunąć na skrzydłach do góry, no i tym hakiem też można się zaczepiać. Tu znowu kolejna lokacja, jedna z ostatnich w grze i znowu nowi przeciwnicy, tym razem tacy też z miotaczami płomieni. Tu jakiś szybki z mieczem, gościu. Ale można tutaj, jak widzicie, też pobłądzić, bo lokacje są dość rozbudowane. Mimo wszystko mapa nie jest taka mała ogólnie i są też miejsca, w których po prostu jak idziesz, to jest jakiś skarb, jakaś skrzynia, przedmiot do zdobycia albo broń nowa. Broni jest całkiem sporo, bo są takie gry, takie metroidvanie, gdzie masz tylko na przykład 3 rodzaje broni. Tutaj myślę, że jest około 20-30 różnych broni i każda z tych broni ma swoje właściwości, to o czym mówiłem na samym początku. No i tutaj właśnie wyposażenie, buty mieszkańca miasta. Tak samo z wyposażeniem. Wyposażenia też jest całkiem sporo i można się tutaj nieźle poprzebierać. Tu może zostawię już bez komentarza dalszą część tego odcinka, a tylko na końcu może jeszcze parę słów o całej grze. Także słyszymy się na końcu tego odcinka.
Oh!
Dziękujemy za grę. W tym momencie kończymy grę. Można zapisać sobie do chmury save przed ostatnią walką z bossem. Ja tego nie próbowałem, nie stosowałem, żeby zdobyć inne zakończenie. Ale tak jak mówiłem, przestałem się na tym skupiać w momencie, jak zorientowałem się, że potrzeba 200 razy zablokować tarczą, więc całkiem tego sporo. Tu przez chwilę zastanawiałem się, Dmitri Bukhatov, muzyka, czy to nie jest z tym związane, że to być może, nie wiem, czy to jest Rosjanin, czy dlatego ta gra nie jest taka popularna. Chociaż potem w tych wszystkich tutaj osobach, które brały jeszcze udział w produkcji gry, nie widziałem już żadnych takich jakichś nazwisk, które mogłyby sugerować, że wydawcą jest Rosja, bo tak samo było z grą z takim FPS-em Atomic Heart. FPS-em, który został zbojkotowany na YouTubie i nikt jego nie zamieszczał. Ja nie wiem. A tu jest jeszcze Konstantin Oblomow. Nie wiem, nie mam tej wiedzy. A tam był jeszcze Iwan Pomytkin. Więc nie wiem jak jest. W każdym razie w tym momencie ostatni odcinek z tej serii. Jeżeli ktoś do tego kiedyś chciałby podejść, zobaczyć, przejść, no to dlatego też to end to you, dear player. Dlatego też pomyślałem o My Loving Wife Ina, więc no nie wiem, czy to jest wskazówka na... Musiałbym to jeszcze sprawdzić, kto był wydawcą tej gry. Ale też nie każdy Metroidvanie lubi. Nie każdy lubi taką stylizację też gry, bo niektórzy wolą na przykład grę bardziej taką realistyczną, z realistyczną grafiką. Rozpocząć historię od początku, nowa gra plus, tak lub nie, mamy do wyboru, więc można się tutaj jeszcze, tak jak mówiłem, pobawić. 9 godzin 10 minut mi to zajęło. I wynik śmierci 20 razy. To też fajnie, jak jest w grach taki licznik. Od razu wiesz, ile razy zginąłeś. U mnie to było przeważnie, że wpadłem gdzieś do wody, a nie, że zginąłem od bossa albo od przeciwnika. Od bossów też tam dwa razy zginąłem, ale nie było to takie częste. Dobra, tyle. I oczywiście słyszymy się w kolejnych seriach.